Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej i zapraszam na studium Biblii serii Bunt i Odkupienie. Tytuł dzisiejszego studium to Nauki Jezusa a Wielki Bunt. Dzisiaj ze mną są Małgorzata, Janusz i Grzegorz. Ja mam na imię Remigiusz. Będziemy chcieli rozpocząć nasze studium modlitwą, prosząc o to, aby Duch Święty prowadził nas podczas otwierania Pisma Świętego i rozmowy na temat nauk Pana Jezusa. Boże nasz i Ojcze, dziękujemy Ci za Słowo Twoje. Dziękujemy Ci za ten czas na studiowanie Biblii. Błogosław nas i błogosław wszystkich, którzy nas słuchają. Przez Ducha Świętego prowadź nas, proszę, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Tydzień temu mogliśmy patrzeć na Jezusa, który walczył ze złem i pokusami na pustyni. Dzisiaj będziemy chcieli przyjrzeć się temu, czego nauczał Pan Jezus na temat konfliktu pomiędzy dobrem a złem. Konfliktu, który nazywany jest wielkim bojem, który tak naprawdę rozgrywa się bardzo często w naszych sercach i naszych umysłach. Chciałbym was zapytać na początku, co najbardziej was męczy w życiu? Ja bym odpowiedział krótko, samo życie. Ja powiem tak, że też samo życie, ale też wokół tego życia są różne sprawy i dobre, i złe. Różne sytuacje, które nie zawsze są po naszej myśli i to wszystko razem się kumuluje i jest taki, jaki efekt jest taki, jaki jest. Jest jeszcze coś takiego, co was bardzo męczy? Może dlatego, że jestem osobą bardzo niecierpliwą. Męczy mnie bezradność, męczy mnie sytuacja, kiedy widzę, że moglibyśmy zdziałać wiele dobrego, a brak jest zaangażowania, brak jest chętnych osób. I ogólnie trochę męczy mnie to, co się dzieje teraz na świecie, bo człowiek naturalnie tęskni do pokoju, do takiej otoczenia pozytywnego, uczuć pozytywnych, a niestety otacza nas świat, w którym tego dobra i pozytywnych uczuć, szczególnie bez Boga, nie ma za dużo. Czy zgodzicie się ze mną po tych waszych wypowiedziach, że tak naprawdę większe zmęczenie następuje w wyniku tego, co czujemy, niż w wyniku naszej aktywności fizycznej? Zdecydowanie tak, przynajmniej w moim przypadku. Może też dlatego, że ja akurat dosyć aktywnie spędzam czas, dosyć dużo ćwiczę i w czasie ćwiczeń się zdecydowanie relaksuję. Więc wysiłek fizyczny, w czasie wysiłku fizycznego odpoczywam. Natomiast ta bezradność emocjonalna i ten stres, to jest to, co zdecydowanie męczy bardziej. Kiedy patrzę na Pismo Święte i na zmęczenie ukazane w Piśmie Świętym, to widzę takie przeciwstawieństwo. W ogóle dzisiaj będziemy mówili o przeciwstawieństwach, o nauczaniu Pana Jezusa w różnego rodzaju przeciwstawieniach. Czytam o tym, że bezbożni nie mają pokoju, że bezbożni są jak fala miotana tu i tam, jak że ludzie, którzy nie mają wiary, nie mają oparcia w Bogu, przeżywają różnego rodzaju rozchwianie emocjonalne. I w takiej sytuacji Pan Jezus ma pewnego rodzaju zaproszenie do tych, którzy czują się zmęczeni i rozchwiani emocjonalnie. Zapraszam do przeczytania Ewangelii Mateusza, 11 rozdziału i 28 wiersza. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Dziękuję. Pan Jezus przeciwstawia to zmęczenie emocjonalne wynikające z zatroskania codziennym życiem pokojowi, który On może dać. Czy moglibyście mi i nam wszystkim opowiedzieć o tym, jaki pokój odnajdujecie w Jezusie? Dawno, dawno temu, kiedy szukałem czegoś w życiu, przyszedł taki moment, kiedy kilka myśli, kilka problemów mojego życia zostało w jednym momencie jakby poukładanych, rozwiązanych. I wtedy właśnie
przyszedł taki pokój duchowy, taki całkowity spokój, zrozumienie, po co ja żyję na tym świecie i dlaczego mam takie myśli i takie pytania w mojej głowie cały czas, skąd się one wzięły i odpowiedzi na nie. Dziękuję. Ja może jeszcze dodam. Mam koleżankę, która studiuje psychologię i potrzebowała tematu do swojej pracy dyplomowej. I w pewnym momencie zaproponowała, że przyszedł jej do głowy taki temat, żeby opisać, jak protestanci reagują na stres i jak reagują inaczej niż nieprotestanci. Zaproponowała to absolutnie sama, po prostu obserwując jakby zachowania protestantów. I to jest teraz, szczególnie w obliczu tego, co się dzieje wokół nas, są tak różne zawirowania. Imigranci, kredyty frankowe, każdy ma jakieś problemy. Każdy ma jakieś problemy w pracy, w rodzinach. I to, że osoba, która wierzy, ma zaufanie do Boga, że przejawia taki optymizm, taką pewność, że przecież nie ma się czym martwić tak naprawdę, bo ja wierzę, że Bóg to wszystko kontroluje i ja nie muszę się o swoją przyszłość martwić. I to jest niesamowity spokój i to ma tylko osoba, która ma zaufanie w Bogu. Myślę, że ten tekst "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni", to jest taki, to są takie słowa, które Chrystus kieruje do każdego człowieka. I myślę, że najważniejszym sednem tych słów jest to, żeby to grzesznik, to nie chodzi tylko o problemy, ale że grzesznik, który jest zmęczony swoim takim życiem, problemami, tymi błędami, które popełnił, żeby przyszedł do Jezusa. Ja nie będę mówił o szczegółach swojego życia, ale to jest właśnie to coś, czego ja doświadczyłem, że Bóg po prostu chce nas uwolnić od tego całego ciężaru. To jest przyjście do Jezusa, oddanie Mu swoich grzechów, pozbycie się ich i wtedy przychodzi naprawdę taki pokój, takie bezpieczeństwo, którego właśnie ci bezbożni, o których na początku powiedziałeś, nie mogą osiągnąć, bo nie widzą tej drogi. Oni z tym po prostu cały czas się borykają, cały czas sami niosą ten ciężar. Dla mnie takim przykładem wspaniałym w Biblii jest, kiedy Jezus spotyka się z osobą, która ma w sobie wiele demonów, wręcz bym powiedział legiony. I gdy Pan Jezus później oczywiście ją, tą osobę uzdrawia i ta osoba czuje się wolna. I to jest taki, dla mnie taki przykład, wspaniały przykład Pana Jezusa, który może nawet tak właśnie ekstremalne sytuacje, jaka była właśnie opisana, może, że ta osoba jest wolna od tych właśnie demonów i się cieszy życiem. To jest wspaniały przykład. Co mówisz, nawiązuje do moich doświadczeń, kiedy mam przywilej pracowania z ludźmi, rozmawiania z nimi o Bogu, studiowania z nimi Pisma Świętego, obserwowanie, jak doświadczają Boga w swoim życiu i ta obserwacja także nasuwa mi wnioski, które mówią o tym, że właśnie w tej sferze emocjonalnej następuje duża ewolucja. Od ludzi nerwowych, rozchwianych, bardzo łatwo negatywnie oceniających rzeczywistość i innych ludzi do pewnego rodzaju wyciszenia, zaufania Bogu, do pewnego właśnie takiego pokoju, który może być jedynie darem Bożym. Do tego jeszcze dochodzi chyba jeden z najważniejszych rodzajów odpoczynku. Odpoczynek od poczucia winy, wynikający z Bożej łaski i wynikający z przebaczenia grzechów. Jak reagują ludzie, którym opowiadacie o Bogu? Z którymi chcecie rozmawiać o Bogu? No, różnie zdecydowanie, ale bardzo często, szczególnie jeżeli rozmawiam o Bogu z przyjaciółmi, z takimi osobami, które mnie dobrze znają lub znają mnie bardzo długo, to często jest taka reakcja: oj, tobie to dobrze, bo ty wierzysz i ty się nigdy o nic nie martwisz. I to oczywiście jest przesada, bo ja też się czasem martwię i też różne są. Umówmy się, to nie jest idealne życie, że ja w każdym momencie mam to zaufanie do Boga, bo to jest taka trochę
droga na huśtawce i oczywiście czym jestem bliżej Boga, tym to zaufanie jest większe, ale czasami są momenty, że próbuję sama kontrolować swoje życie i są momenty gorsze. Ale zdecydowanie najczęściej chyba taka jest reakcja, że ty to tak niczym się za bardzo nie przejmujesz, że ty chyba nie masz problemów. Ale nie idzie za tym jakaś osobista decyzja podjęcia tego samemu w swoim doświadczeniu. To jest trudne i to zabiera ludziom czas, a szczególnie ja mam sporo przyjaciół takich zamożnych albo takich, którzy są na wysokich stanowiskach. I pamiętam nawet na takim spotkaniu służbowym, gdzie była chwilowa taka na warsztaty i wymienialiśmy się z prezesem firmy uwagami, którym i prezes powiedział, ja teraz jestem szczęśliwy, ponieważ mam kontrolę nad swoim życiem. A ja mówię, a ja jestem szczęśliwa, bo wiem, że Bóg ma kontrolę nad moim życiem. I z takimi osobami, oni często chętnie słuchają, ale czasami nie za bardzo wierzą w to, albo nie są już na tym etapie, że potrzebują oddać tą kontrolę. Im jest trudno oddać kontrolę Bogu. Zadałem to pytanie, dlatego że mam także okazję obserwować ludzi. Czasami latami te same osoby i obserwować pod kątem duchowego rozwoju. Mam do czynienia z ludźmi, z którymi próbuję rozmawiać o Bogu i od razu natrafiam na ścianę. Widzę totalną obojętność. Widzę ludzi, witam w kościele, ludzi, którzy przychodzą, pojawiają się bardzo zadowoleni z tego, co słyszą i nagle znikają. Widzę także ludzi, którzy czasem po 10, czasem po 15, 20 latach swojego chrześcijańskiego doświadczenia wycofują się, zaczynają robić bardzo dziwne rzeczy, bardzo niepokojące rzeczy. I znam takich, którzy całe swoje życie bardzo mocno trwają w Bogu i widać ich dobry duchowy rozwój. I zawsze mnie to zaskakuje i zawsze zadaję sobie pytanie, co powoduje taką różnicę między ludźmi. Ale na szczęście Pan Jezus dał odpowiedź. Chciałbym, żebyśmy przeczytali tę odpowiedź, czytając jedną z najpiękniejszych, najważniejszych dla mnie przypowieści Pana Jezusa. Zapraszam do otworzenia Ewangelii Mateusza, 13 rozdziału. I przeczytamy od 3 do 8 wiersza samą przypowieść, a od 18 do 23 wiersza wyjaśnienie tej przypowieści przez Pana Jezusa. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę. Nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsce skaliste, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno 100-krotny, drugie 60-krotny, inne 30-krotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. A teraz proszę o przeczytanie wyjaśnienia tej przypowieści przez samego Pana Jezusa. Od 18 do 23 wiersza. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i łuda bogactwa zaduszają słowo, także zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon, jeden 100-krotny, drugi 60-krotny, inny 30-krotny. Dziękuję. Na ile grup podzielił Pan Jezus ludzi? No na 4. Na pewno? Ja widzę 4. Ja też. No. A ja widzę 2. Tych, którzy przyjęli, uwierzyli i wytrwali w tym i tych, którzy na różnych etapach zrezygnowali ze swojej wiary. Niezależnie od tego, do której
grupy należały te osoby należące właśnie do tych trzech grup i tak koniec jest taki sam. Ale podsumujmy sobie. Jakie trzy rodzaje ludzi, którzy rezygnują z wiary, opisał Pan Jezus? Ci, którzy rzuceni na drogę. Ziarno rzucone na drogę. To jest moment, kiedy podłoże jest twarde i słońce, które praży, po prostu wysusza wszystko i nie ma tego wzrostu. Mówiąc już, szukając dzisiaj uosobienia tego ziarna. Ja myślę, że to jest większość ludzi na świecie dzisiaj. Ludzie, którzy słyszą jakby o miłości Bożej i to ich zachwyca, ale coś dalej już nie chcą. Już... To na pewno droga. Nie wiem, czy zachwyca, bo droga to jest, oni nie rozumieją. Czyli to są ci, którzy gdzieś tam usłyszą, jednym uchem wpadnie, drugim wypadnie. Ich to po prostu nie interesuje. Ja myślę, że ale bardziej... faktycznie zgodzę się z tym, że to jest pewnie większość osób na ziemi. Myślę, że to, co opowiedziałeś, to, co sklasyfikowałeś, to bardziej skała. Ludzie, którzy gdzieś początkowo cieszą się Bogiem, ale nie ma tego przebicia dalej. Nie ma tego zakorzenienia dalej. A ci, którzy posiani międzyciernie? No to ci, którzy pozornie przyjmują, cieszą się na pewno. I to są pewnie często ludzie, którzy przychodzą do Boga, studiują Biblię, ale gdzieś tam w międzyczasie troski dnia codziennego albo radości dnia codziennego znowu odrywają ich od Boga i oni wracają do świata. Zawsze, gdy przygotowuję kogoś do chrztu, studiuję Biblię przygotowując do chrztu, cały cykl przygotowania, kończę studium tej właśnie przypowieści. Jako pewnego rodzaju memento i ostrzeżenie, że należy zawsze trwać w Jezusie. Co możemy zrobić, żeby być dobrą glebą? Bo to nie jest tak, że to wszystko jest od nas niezależne. Co możemy zrobić, żeby być dobrą glebą, w której ziarno będzie rosło, a my będziemy się rozwijali duchowo? Ja myślę, że to jest bardzo trudne pytanie i nie ma prostej odpowiedzi. Prosta, która mi się nasuwa, jest po prostu posłuszeństwo. Posłuszeństwo i to codzienne życie z Bogiem, postawienie Boga zawsze na pierwszym miejscu. Ale patrząc na ludzi i nawet ludzi, których znam, strasznie trudno jest zdecydować, dlaczego ci akurat trwają przy Bogu, dlaczego inni odeszli. Natomiast jestem ostatnia osoba, która ocenia i na szczęście i całe szczęście nie my oceniamy, tylko Bóg, bo Bóg zna serca. I ja myślę, że tylko Bóg tak naprawdę zna przyczynę, dlaczego jedni ludzie odchodzą, a inni nie. Posłuszeństwo to jest to, bo nawet wiarę daje Bóg. Miłość daje Bóg. Wszystko, co mamy, daje Bóg. Jeżeli zaufamy i faktycznie zaprzemy się siebie i nie będziemy nic sami próbować robić, tylko oddamy naszą wiarę, nasz wzrost Bogu, to wydaje mi się, że to jest ta odpowiedź. Ale dlaczego jedni odpadają po drodze, a inni nie? Dowiemy się po przyjściu Jezusa. Jest wiele przypowieści, o których mówił Pan Jezus. Nie będziemy o nich mówić, ale jedną z rzeczy, o których Pan Jezus mówił, to jest ta właśnie wytrwałość. I on mówi jeszcze o jednej ważnej rzeczy, że kto trwa we mnie, ten wydaje owoc, tak? Ja wielokrotnie zadawałem sobie pytanie, czemu w moim życiu przyjęcie Boga, ja nie mówię, że było łatwe, ale to było dla mnie jednoznaczne. Wszystkie pytania, które miałem w życiu, w jednym momencie niemalże poukładały się. Nie potrafię tego wręcz opisać. I nie potrafię sobie wyobrazić, jak inni ludzie, na przykład kiedy mówiłem w rodzinie o tych sprawach, w ogóle nie ogarniają, o co mi chodzi. Ludzie jakby no nie rozumieją tego. Może dlatego, że to jakby co przeoczamy w tej przypowieści, mówimy o czterech gruntach, bądź o dwóch gruntach. Ten pierwszy, o którym Pan Jezus powiedział, przychodzi zły. To jest właśnie chyba największy problem, bo myślę, że ludzie sami z siebie mogliby
przyjąć. Wielu z nich mogłoby przyjąć. Ale no, przeciwnik Boży, który cały czas działa, no to jemu najbardziej zależy, żeby człowiek nie zbliżył się w żaden sposób do Boga. Żeby te prawdy o zbawieniu do niego nie dotarły. A jeśli już słyszy, to tak zrobić, żeby powykręcać, żeby nie zrozumiał, a żeby było nieatrakcyjne i wiele, wiele innych powodów. Dziękuję. Ja tylko jeszcze chciałem jeszcze dodać to, że żeby ziarno mogło wykiełkować, musi być odpowiednia gleba i odpowiednie warunki do tego, żeby to mogło zaistnieć. Tutaj nie ma takiej drogi na skróty. Tego nie może ani przyspieszyć, ani za bardzo opóźnić. To musi mieć swój czas. I żeby ziarno mogło wykiełkować, musi mieć wszystkie składowe składniki, które są potrzebne do tego, żeby nie tylko wykiełkowało, ale również żeby dało jakiś plon. Tak podsumowując, Duch Święty jest tym, który może użyźnić nas, mówiąc takim językiem rolniczym. Od nas zależy, czy mu na to pozwolimy. I to od nas zależy, czy będziemy otwarci i wrażliwi przez całe nasze życie na Słowo Boże. Jest jeszcze jedna rzecz. I od nas zależy, czy będziemy pozwalali sobie siać chwasty, czy będziemy bronili się przed tymi chwastami, które zagłuszają wpływ Boga na nasze życie. Pan Jezus użył jeszcze jednego przeciwstawienia, bardzo ciekawego. Kiedy kończył wypowiadać kazanie na górze, w dwóch krótkich przypowieściach opowiedział o ludziach, którzy zostaną zweryfikowani pozytywnie, mówiąc popularnym dzisiaj językiem, bądź negatywnie. Zapraszam do otworzenia Ewangelii Mateusza, 7 rozdziału Ewangelii Mateusza, od 21 do 27 wiersza. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. Co łączy te grupy ludzi? Mamy ludzi, o których opowiada Pan Jezus. Jedni zweryfikowani na sądzie ostatecznym, a drudzy przez doświadczenia życia. Co łączy tych zweryfikowanych negatywnie w pierwszej i drugiej przypowieści? Ich łączy działanie w imieniu Boga. Mhm. Pozorne działanie, albo inaczej, działanie pod pozorem Boga. W imieniu Boga. Ja się zastanawiam, bo często jest tak, że ludzie naprawdę chcą dobrze działać i pewnie jest też dużo osób w Kościele i osób, które nazywają się chrześcijanami, którzy właśnie będą w takiej sytuacji. Chyba najsmutniejsze jest to, i to też ich łączy, że oni sobie nie zdają sprawy ze swojego stanu. Dom jest zbudowany, więc pewnie w tym domu jest pięknie, tylko że opoki nie ma prawidłowej. W pierwszej części są działania, tylko że znowu jako ja, a nie z pomocą Bożą. To jest ta różnica, ale tak jak mówiłam, dla mnie to, co łączy te grupy, to jest to niezdanie sprawy sobie ze swojego stanu, czyli tak naprawdę nie oddanie się Bogu w 100%. Czyli jest tutaj takie życie religijne, ale nie ma życia duchowego, tak naprawdę. I dzisiaj to widzimy i z proroctw wiemy, że świat właśnie będzie podążał do takiego momentu, żeby wszystkich zgarnąć pod otoczką religii, ale jednak jest coś w tym fałszywego, tak? Prawdziwa taka łączność z Bogiem i wypełnianie Jego woli, Jego przykazań trwa
ufanie w Nim jest takim gwarantem bycia z Bogiem i taką gwarancją, tak, że jest się z Bogiem i będzie się z Bogiem. Ja może jeszcze dodam, bo strasznie mi się to kojarzy niestety z listem do Laodycei i z tym przesłaniem do Kościoła Dni Ostatnich. 3:17. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. To są listy do ludzi wierzących. Przynajmniej pozornie. Tak jak Pan Jezus też mówi o ludziach wierzących, tak, prawda? Pierwsza przypowieść, z jednej strony deklaracje, ale deklaracje bez posłuszeństwa. I Pan Jezus mówi, że to, co się liczy, to się liczy się wypełnianie woli Bożej, nie same deklaracje. Często ta druga przypowieść utożsamiana jest z ludźmi, którzy nie czytają Biblii, jako tymi, którzy budują na piasku. A to nie jest prawda. To są ludzie, którzy czytają, słuchają słowo Jezusa, ale nie wprowadzają go w życie. No dobrze, drodzy, kiedy mówimy o konflikcie między dobrem a złem, to spróbujmy porozmawiać o tym budowaniu dobra. Jak budujecie w swoim życiu na skalę? Jeszcze bym chciał wrócić do poprzedniej myśli, co chciałem powiedzieć, że my jako Kościół możemy mieć wspaniałe instytucje, ale jeżeli tam nie będzie Ducha Świętego, to jest tylko taka pusta forma. Mi się wydaje, że tutaj w tym leży taki właśnie sukces tego naszego powołania, żeby Duch Święty kierował naszym życiem i naszymi poczynieniami. Tutaj to jest właśnie to budowanie na skalę, takiej pewnej opoce. Dla mnie budowanie na skalę to jest przede wszystkim modlitwa i doświadczenia z Bogiem. I najwięcej doświadczeń z Bogiem mam przez modlitwę. Cokolwiek robię, modlę się wcześniej. Kiedyś słyszałam fantastyczne kazanie parę lat temu. Pastor mówił o tym, że wyrósł w rodzinie, gdzie jego mama była kobietą modlitwy. I to mnie bardzo zainspirowało i powiem też, że jak zostałam mamą, to zdecydowanie więcej się modlę, ale to chyba jest zrozumiałe, człowiek się martwi o swoje dzieci. Ale to mnie też bardzo zbliżyło do Boga, bo zauważyłam właśnie, że Bóg odpowiada na modlitwy i tam, gdzie my czujemy się najbardziej bezradni, tam, gdzie my czujemy się czasami nie potrafimy czegoś zrobić, Bóg nam pomaga. Jest pewne niebezpieczeństwo, że jeżeli nam zaczyna dobrze iść, to my przestajemy tego Boga potrzebować. Więc to jest też takie... A oczywiście nie we wszystkim nam idzie źle, bo Bóg daje nam zdolności i pewne rzeczy robimy dobrze. Ale to uzależnienie się od Boga przez modlitwę, to jest dla mnie podstawa budowania na skalę. Plus czytanie Pisma Świętego i wprowadzanie go w życie. A także to, o czym mówił Pan Jezus, że w Królestwie Bożym znajdą się ci, którzy pełnią wolę, czyli ci, którzy szukają, co jest wolą Bożą, a to można znaleźć między innymi czytając Pismo Święte i po prostu wprowadzając to w życie. Pan Jezus mówił także o innym, takim bardzo wewnętrznym konflikcie duszy człowieka, ale konflikcie, który przekłada się na relacje międzyludzkie, gdzie zło bardzo subtelny, albo czasami bardzo taki drastyczny sposób się objawia. Rozmawiamy o osądzaniu, ale wróćmy do kazania na górze, do 7 rozdziału Ewangelii Mateusza i posłuchajmy pierwszych 5 wierszy. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Czym jest osądzanie? Mi się kojarzy osądzanie zawsze z tym, że czuję się lepsze od innych. Napominanie, a osądzanie to są zupełnie dwie inne sprawy. Osądzać to ja z góry wiem,
co tę osobę motywowało, jaka była przyczyna jego zachowania, czyli jakby zakładam, że tę osobę znam. Osądzam osobę. Natomiast nie znam tej osoby, widzę tylko pewną powierzchnię. I ja może chciałabym jeszcze przeczytać jeden tekst, który zawsze staram się pamiętać w momencie, jak widzę jakieś może złe zachowanie i zastanawiam się, co wtedy zrobić. Z pierwszego listu do Tesaloniczan, 5:14. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Tutaj ten kontekst, w jaki sposób mówimy o napominaniu. Tu widać, że jest miłość do braci i do sióstr. Jeżeli ja faktycznie chcę napominać po to, żeby tej osobie pomóc, to będzie zupełnie w innym duchu. Jeżeli osądzam, bo czuję się lepsza i wiem, jak ta osoba powinna się zachować, to wtedy to nie jest napominanie w Duchu Świętym. Sądzenie bezpośrednio kojarzy mnie się z sądem. A czym jest sąd? Sąd to jest instancja, która orzeka jakąś sprawę i wydaje wyrok. I człowiek, który osądza, wydaje wyrok na drugiego. Czyli konkretnie mówiąc, potępia, tak? Jest jeszcze inna przypowieść, która mówi, czemu widzisz dźbło, tak? Wokół brata, a belki nie dostrzegasz, tak? To jest ta konfrontacja, tak? Jeśli chcesz, z jednej strony Pan Bóg chce, żebyśmy tak, pomagali innym, czyli jeśli widzimy coś, tak, to jest wiele tekstów, które mówi przez psalmy, przez różne hymny, pocieszać się, tak, jakby wspierać. Czyli my nie możemy potępiać drugiego człowieka, choć wielu to robi i pewnie nam też się nieraz zdarzyło potępić drugiego człowieka, osądzić, powiedzieć, a ty zrobiłeś to, albo pomyśleć w ten sposób, bo może nie przyznajemy się często, ale może gdzieś w duchu tak postępujemy, bo zwykłe osądzanie w sensie takim, że oceny, to my za każdym razem robimy. Każdy ocenia. My też teraz jesteśmy oceniani przez to, co mówimy, przez tych, którzy na nas patrzą i słuchają. Mam nadzieję, że nie osądzani. Jakiś wyrok być może też wydają. Muszę wam powiedzieć, że w mojej służbie pastorskiej doświadczam tego, jak dobre dusze przychodzą i zaczynają wydawać bardzo jednoznaczne opinie na temat osób trzecich, a przekonane o tym, że ich ocena sytuacji jest prawdziwa i jedyna. Poprawna. No, w ostatnie dni właśnie obfitowały w takie sytuacje i okazało się w kilku przypadkach, że życie jednak inaczej to zweryfikowało. A czasami osądzanie jest takim szukaniem parawana dla własnych grzechów. Tak, wyeksponowanie słabości innych, aby przykryć moje. Drodzy, przed nami ostatnia część. Ja mogę jeszcze tylko dodać jedną myśl, że wiemy o tym, że Bóg nienawidzi grzechu, a kocha grzeszników. Szatan natomiast jest oskarżycielem braci. Tak. I to jest właśnie ta różnica, czy my oceniamy zachowania, czy oceniamy człowieka. Tak. I to jest to wykorzystywanie przez siły zła, ludzkiego języka i złych cech charakteru. Ostatnia część przed nami. Gdy najtrudniej się chyba przechodzi przez problemy i walkę ze złem w samotności. Mamy tutaj przepiękną obietnicę Pana Jezusa, która mówi o tym, że w tej walce ze złem nie musimy być sami. Przeczytajmy Ewangelię Mateusza, 28 rozdział i 20 wiersz. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Piękną prawdą Biblii jest to, że Bóg jest z nami. To nam się przewija przez kilka miejsc Pisma Świętego. Czy ktoś z was mógłby w ciągu pół minuty opowiedzieć o doświadczeniu Boga z nami, o tym, że Jezus jest z nami zawsze? Ja może zanim powiem, że jest zawsze, to też przeczytałabym tekst z Księgi Izajasza, 59 rozdział. 1, 2 werset. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc,
a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć, lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy. Bóg jest z nami zawsze i chce nam pomóc zawsze. My czasami mamy pretensje i możemy mieć czasem. Gdzie, Boże, jesteś? Tak jak Izrael w tamtym tygodniu, też w poprzednich tygodniach studiowaliśmy różne tematy, chociażby z Księgi Sędziów, gdzie Izrael miał pretensje, to gdzie ty, Boże, byłeś? Dlaczego nam nie pomogłeś? I wołali. I my też często wołamy, gdzie, Boże, jesteś? To jest jasno wyjaśnione, kiedy ewentualnie Bóg daje nam czasami, pokazuje, to zobacz, co się dzieje, jeżeli nie jesteś mi posłuszny, jeżeli odchodzisz ode mnie. Ale Bóg jest zawsze, tak jak z obietnicą, jest z nami do końca świata. Ale w wielu tekstach, których czytaliśmy teraz, bądźcie posłuszni. Jeżeli jesteśmy posłuszni, jeżeli jesteśmy wierni, to będziemy Boga interwencję w naszym życiu widzieć codziennie. Dziękuję. To piękna puenta i ja tylko podsumuję to, o czym mówiliśmy dzisiaj. Dowiedzieliśmy się, że jesteśmy podmiotem dobra i zła, walki między dobrem i złem. Że tam, gdzie czujemy się zmęczeni w tym boju, Jezus może dać nam odpoczynek. Że to od nas zależy, czy pozwolimy na to, aby ktoś zły siał w nas złe ziarno i wyrywał dobre ziarno Słowa Bożego, czy pozwolimy na to, żeby to Słowo wyrastało w nas, a my będziemy wzrastać duchowo. Mówiliśmy o tym, że warto szukać woli Pana Jezusa i budować na skale, na twardym gruncie posłuszeństwa Słowu Bożemu, słuchania Boga w naszym życiu, ale że warto także być powściągliwym w osądzaniu, że warto patrzeć bardziej na własne grzechy i uciekać do Boga o przebaczenie naszych grzechów, niż skupiać się na grzechach i złych cechach innych osób. A wreszcie, że jeżeli zaufamy Jezusowi, On spełni swoją obietnicę i w tym konflikcie między dobrem a złem będzie zawsze z nami, a my będziemy odnosić zwycięstwa. Chciałbym zaprosić na studium w przyszłym tygodniu, studium pod tytułem Towarzysze Broni, gdzie będziemy widzieć, jak Jezus razem z uczniami walczył ze złem. Zakończymy nasze dzisiejsze studium modlitwą. Panie Boże, dziękuję Ci za te wspaniałe słowa, za wspaniałe doświadczenia, myśli, które o nie dałeś nam przez Ducha Twojego Świętego, byśmy mogli budować na skalę, na tym mocnym fundamencie, przez Ducha Twojego Świętego. I Panie Boże, dziękuję Ci, że dałeś nam nadzieję. Jesteś naszą nadzieją na te chwile trudne, które są teraz i przed nami, bo toczy się ten wielki bój o nasze życie. Dziękuję Ci, że możemy z Tobą, nie sami, być, aż do nas przyjdziesz. Więc za tą nadzieję dziękuję bardzo. Amen. Amen.